Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem będą wojny z Turcją, jakie toczyła Rzeczpospolita w drugiej połowie XVII wieku. No i jak wyglądała sytuacja? Mieliśmy nowego króla, Michała Korbuta Wiśniowieckiego, ale jak doszło do jego elekcji? Jan Kazimierz trochę został opętany przez, no opętany może za mocne słowo, ale został urzeczony wpływem, został urzeczony pojęciem absolutyzmu francuskiego, więc dążył w Polsce także do wzmocnienia władzy monarchii i jego otaczającego go dworu. No i przeciw tym poczynaniom oczywiście stanęła magnateria, szlachta, nie podobało się jej to, doprowadziło to do walk wewnętrznych. No to było pewnie na skutek też wpływu tej żony, o której mówiliśmy sobie pod koniec lekcji dotyczącej potopu szwedzkiego. No i w 1668 roku wskutek tego Jan Kazimierz zrzeka się tronu, wyjeżdża do Francji, tam zamieszkuje. No a po jego abdykacji właśnie zwycięża w wolnej elekcji Michał Korbut Wiśniowiecki, który rządzi od roku 1669 roku aż do swojej śmierci. On jest wyraźnie pro-habsburski, wspierany także przez ten obóz szlachty w Polsce. No i stało się to przyczyną przyszłych konfliktów z Turcją, która oczywiście miała też konflikt z Habsburgami. Turcja uważnie obserwowała, co się działo wtedy w Rzeczypospolitej i panujący wówczas sułtan Mehmed IV prowadził już tutaj wobec Polski agresywną politykę. Wiedział, że dysponował silną armią, którą zresztą zreformował i toczył w tym czasie szereg wojen z Wenecją, no i także z Austrią. No i widząc to, że Rzeczypospolita była wtedy słaba, postanowił wzbogacić się i także zająć nowe terytoria. No jako pretekst do wojny użył uznanie zwierzchnictwa lennego Turcji przez Piotra Doroszenkę, który był jednym z kozackich hetmanów prawobrzeżnej Ukrainy, która została utrzymana jako ziemia Rzeczypospolitej po rozejmie w Andruszowie. Czyli możemy sobie zapisać, że sułtan Mehmed IV, żebyśmy pamiętali nazwę, Mehmed IV, no i on wypowiada wojnę Polsce. No i uderzenie następuje w 1672 roku. Państwo polskie jest w ogóle nieprzygotowane, państwo polsko-litewskie, przepraszam. No i toczył się wtedy wewnętrzny spór między królem a opozycją, na czele której stał przyszły król Jan III Sobieski. O co chodziło? Michał Korybut Wiśniewiecki uważał, że zagrożenie ze strony Turcji nie jest wcale takie wielkie, jest wręcz przeciwnie, jest wyolbrzymione. No i sądził, że to jest jedynie jakiś pretekst, żeby zwiększyć podatki na armię. No a zwiększona armia posłużyłaby, żeby obalić go z tronu. W tym czasie armia turecka, dowodzona przez samego sułtana, zdobyła od Polski Kamieniec Podolski, o którym sobie mówiliśmy, tą potężną twierdzę, która stanowiła taką stoję tam Polski, no i zajął dalej terytoria aż po Lwów. Rzeczpospolita nie miała ani wojska, ani funduszy, no a Sejm sparaliżowały wzajemnie zwalczające się frakcje magnackie walczące o wpływy w Polsce. Dlatego też w 1672 roku zawarto haniebny dla Polski pokój w Buczaczu. 1672 mamy pokój w Buczaczu. Pokój w Buczaczu. Pokój w Buczaczu, na jego mocy Rzeczpospolita zrzeka się całego Podola i obowiązuje się do płacenia corocznego haraczu, co oznacza jednocześnie, że jesteśmy takim małym, jesteśmy poniekąd jakimś lennem Turcji. No i pojawia się oczywiście zdecydowany przeciw szlachty, obraza dumy narodowej i mamy dwa obozy. Nadal część popiera króla i ugodę, a inni wraz z Sobieskim na czele chcą dalszej wojny, chcą zmazania tej hańby. No i to niebezpieczeństwo, poczucie hańby narodowej sprawia zjednoczenie trochę w narodzie, które zapobiega na szczęście wybuchu wojny domowej. W 1673 roku Sejm unieważnia traktat w Buczaczu, uchwala nowy podatek i umożliwia Sobieskiemu, który był hetmanem, wystawienie ponad 40 tysięcy wojsk. No i jesienią tego roku ma miejsce bitwa pod Chocimiem, słynna bitwa pod Chocimiem.
Pamiętamy, że jeszcze mieliśmy jedną wcześniej. 673, bitwa pod Chocimiem. W niej Sobieski osobiście prowadzi wojska na obóz turecki, dokonują tam niezłej masakry, Turkowie próbują się wycofać, wycofują się mostem, który uszkodzony wcześniej trochę przez polską artylerię, wali się pod ciężarem uciekających wojsk, tylko parę tysięcy z 35 tysięcy Turków przeżyło tą bitwę lub nie dostało się do niewoli, czyli następuje tam całkowita miazga, jeśli chodzi o Turków. Jan III Sobieski zyskuje przydomek Lwa Chocimskiego między Turkami, a Rzeczpospolita w Europie, bardziej na zachodzie, zyskuje także taki respekt, jeśli chodzi o to zwycięstwo. No ale samo ono nie daje nam jakiejś dużej przewagi politycznej, jeśli chodzi o Turków. Nie zostaje dobrze wykorzystane i dopiero po kilku latach zmagań w 1676 roku dochodzi do podpisania rozejmu w Żurawnie. W ten sposób prawobrzeżna Ukraina i Kamieniec Podolski zostaje co prawda przy Turcji, ale już Rzeczpospolita nie musi płacić tego haraczu. 1676, mamy pokój w Żurawnie. Pokój, czy rozejm w zasadzie powinniśmy to nazwać. Ale dobra, już pokój w Żurawnie. No w sumie pokój rozejm to samo. No i Sobieski tutaj rozpoczyna swoją politykę. On bardzo chciał przestawić tory polskiej polityki, gdyż chciał bardziej się kierować w stronę Francji, między innymi na skutek małżeństwa z francuską Marią Kazimierą d'Arquien. Słynną właśnie żoną Sobieskiego. No od początku swojego panowania widzi, że Turcja i wojny z Turcją będą miały zgubne skutki dla Rzeczypospolitej, dlatego próbuje właśnie zmienić te tory naszej polityki. No i chciał zakończyć wojny z Turcją i Szwecją, a rozpocząć działania przeciwko Hohenzollernom, w nich widział duże zagrożenie, a także chciał zerwać sojusz z Habsburgami i spróbować utracony już bardzo dawno temu, bo w średniowieczu Śląsk. No i Sobieski, dążąc do tego, zawarł w 1675 roku w Jaworowie tajny traktat o antypruskim i antyaustriackim charakterze. No i podobne porozumienie podpisał też Szwecją w 1677 roku. Układ z Francją, co prawda, potwierdzał przewagę obozu profrancuskiego, jeśli chodzi o Polskę. Ludwik XIV zobowiązał się do pośredniczenia w konfliktach polsko-tureckich, a nawet do podjęcia starań o przywrócenie Rzeczypospolitej Prus książęcych, co było dość ważne, bo no, Prusy nam rosły tuż pod naszym nosem, roz nam przyszły zaborca. No takie co i nadzieje kładziono na wojnę prusko-szwedzką, żeby ona osłabiła właśnie tych dwóch sąsiadów. Była to wojna po Morze Zachodnie, toczona w latach 1674-1679. No gdyby to się udało, zdecydowanie Polska Rzeczpospolita umocniłaby się nad Bałtykiem. No a w Prusach miał być osadzony syn Jana III Sobieskiego, Jakub. No i to by umożliwiło mu później obsadzenie także tronu Rzeczypospolitej po śmierci ojca. Jednak niestety kwestie te nie interesowały samej szlachty w Polsce. Obóz proaustriacki z czasem zyskał przewagę nad obozem profrancuskim, jeśli chodzi o magnatów, którzy bardziej byli zainteresowani, żeby odzyskać jakieś majątki na południowym wschodzie. No i także dużą rolę odegrało tutaj duchowieństwo, które bardziej namawiało do walki z muzułmanami, widzieli w tym swoją małą, świętą wojnę. No Francja też swoich zobowiązań do końca nie dotrzymała, natomiast Szwecja uważała, że wzmocnienie Polski nad Bałtykiem też nie będzie korzystne i nam tego panowania nad Prusami Książęcymi nie ułatwiała. No i dlatego Sobieski musiał ostatecznie wrócić do sojuszu z Habsburgami, no i standardowej, że tak powiem, walki z Turcją. Później w 1683 roku zostaje zawiązany układ sojuszniczy między Rzeczpospolitą a Habsburgami. To już na pewno myślę, że wszyscy kojarzą tą datę. Może już sobie przewiniemy do eventu, który zaraz będziemy opisywać. 1683, układ sojuszniczy. Sojuszniczy Rzeczypospolitej z Austrią.
No i także będzie zaraz to jedna data, będzie to także bitwa pod Wiedniem. No piszemy pełne zdanie, bitwa pod Wiedniem. 12 września miała miejsce, ale o tym za chwilę. Ten układ sojuszniczy wyraźnie sugerował, że będzie na pewno wojna z Turcją, która coraz bardziej zagrażała Austrii, szczególnie, że Węgrzy walczyli z Habsburgami, chcieli uzyskać jakieś duże terytoria. No i na pomoc im ruszyła armia sułtana, która zaczęła oblężać Wiedeń. Sam cesarz Austrii, Leopold I, zwrócił się o pomoc właśnie do Jana III Sobieskiego. Leopold opuścił stolicę, a Sobieski, chcąc dotrzymać sojuszu, ruszył na odsiecz do Wiednia. Zebrał on 25 tysięcy wojsk, połączył się jeszcze po drodze z siłami austriackimi, saskimi, bawarskimi i szwabskimi. No i doszedł pod Wiedeń 12 września, rozpoczęła się bitwa. Była to całkowita kolejna w udziale Sobieskiego miazga Turków. Szczególną rolę odegrała husaria, która zgromadziła się w liczbie aż 2,5 tysiąca. To jest naprawdę olbrzymia liczba, jeśli chodzi o wcześniejsze wystąpienia husarii. A w samym wielkim ataku kawalerii brał udział aż 20 tysięcy jeźdźców. To jest bardzo ciekawe, gdyż była to wtedy największa szarża kawaleryjska w dziejach. Ponoć w pierwszym uderzeniu tylko 20 husarzy nie złamało swojej kopii, co świadczy o naprawdę sile tego uderzenia. No i Turkowie zostali całkowicie wtedy zmasakrowani. Taka ciekawostka, bo w trakcie bitwy pod Wiedniem jednym z łączników Jana III Sobieskiego, a łączników między Janem III Sobieskim a oblężonym miastem był Franciszek Kulczycki. No i on także szpiegował często obóz wtedy władającego tureckim wojskiem Kara Mustafy, który był wezyrem Mehmeda IV. No ale on, wracając do Franciszka, Franciszek szpiegował ten obóz, no i w nagrodę za spryt i bohaterstwo, którym się wykazał w trakcie bitwy, Sobieski mu powiedział, iż może wziąć z obozu przyjaciela to, co będzie chciał. No i on wziął kilka worków z kawą i w ten sposób założył pierwsze kawiarnie w Wiedniu, no i w ten sposób rozpoczęła się de facto europejska historia kawy. Czyli mamy też w tym swój udział. Jak zawsze Polacy mają zawsze w czymś swój udział. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Po bitwie Sobieski wysyła wtedy list do papieża, w którym rzekomo miał napisać Venimus vidimus Deus vicit, czyli przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył. Zresztą widzimy na obrazie, który teraz się znajduje w Watykanie, nawet mamy tęczę, czyli symbol przymierza Boga z ludźmi, białą synogarlicę, no i wchodzący Sobieski. Co jest bardzo też ciekawe, mówi się, na Zachodzie tak się nie mówi o zwycięstwie Sobieskiego. Mówi się też, nawet często się używa bardziej, że to Austriacy zwyciężyli. Było to prawdopodobnie związane z tym, iż jako pierwszego do miasta wpuścili Leopolda, a wtedy właśnie zwycięzca zwyczaj wkraczał do swojego podbitego miasta jako pierwszy. No, Sobieski wkroczył po nim, no i poszła wieść, że to Leopold przybył wyzwolić miasto, de facto to był Sobieski, ale oddał on tą cześć właśnie cesarzowi, żeby mógł przybyć do swoich ludzi. No i zazwyczaj właśnie w Europie Zachodniej nie uczy się tak o zwycięstwie Sobieskiego, jako właśnie o zwycięstwie samego Sobieskiego, a samą bitwę zalicza się do jednych z najważniejszych w historii świata, gdyż rzekomo miała powstrzymać ona Europę przed dalszą islamizacją. To było bardzo ciekawe. No kilka miesięcy później, w 1684 roku, zostaje stworzona Liga Święta. Nie Święta Liga, tylko Liga Święta. Tak to się rzeczywiście mówi. Liga Święta. Liga Święta, jak łatwo się domyśleć, skupiała się na walce przeciwko Turcji. Skupiała ona Rzeczpospolitą, Rzeszę, Wenecję, a także papiestwa. Od 1686 roku, czyli dwa lata później, Rosję już wtedy rządzoną przez cara Piotra Wielkiego. Sobieski w dalej toczonej wojnie chciał zdobyć dla Polski Mołdawię, gdyż miała ona się stać dziedzicznym księstwem jego syna Jakuba, no ale niestety jego działania zbrojne nie przyniosły takich efektów, jak się spodziewał. No i te wojny doprowadziły w końcu do podpisania pokoju w Karłowicach, czyli już po śmierci Sobieskiego. Sobieski umiera 1696 i 1699 mamy pokój w Karłowicach.
Pokój w Kachowicach. Na jego mocy Polska odzyskuje odzyskuje stracony kamieniec podolski, całe Podole w zasadzie, ale tak naprawdę na korzyść tego pokonania Turcji największe odnieśli korzyści Habsburgowie, nawet Wenecja, która odzyskała Pelopones, Habsburgowie opanowali większość Węgier i Siedmiogrodu, a do korony właśnie do nas wróciła tylko całe Podole, a Rosja z kolei zyskała tereny nad Morzem Czarnym, czyli tak naprawdę nasz wkład jakby był niewspółmierny do tego, co zyskaliśmy. Realnych tak naprawdę korzyści nie było wcale, a zważmy uwagę na to, że Imperium Osmańskie w zasadzie już schyliło się ku upadkowi i już nigdy nie odegrało później tak ważnego znaczenia na świecie. No a w tym czasie wzmocniła się pozycja Rosji i Austrii, które za no już niecałe 100 lat miały dokonać rozbioru Polski. No i to wszystko, jeśli chodzi o tą lekcję. Mam nadzieję, że Wam się oczywiście podobało. Dziękuję Wam za uwagę. No i do usłyszenia ponownie. Trzymajcie się. Cześć. Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com/a+nauka. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontakt@gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.